Cześć, tu Kinga z kanału Eko Kreatywna. W tym tygodniu zobaczycie filmiki wyprzedażowe. Pokażę Wam rzeczy, które zostały z poprzednich sezonów, ale też są to rzeczy, które naprawdę można fajnie ograć w dzisiejszych trendach. Rzeczy z super, super materiałów. Słuchajcie, z kaszmiru, wełny, skór naturalnych, jakościowe buty, nawet takie w super modnych trendach, jak kowbojki. Pokażę Wam marynarki w modnych krojach, kamizelki, spódnice. Także wszystko będzie w cenach takich prawie, że połowę tego, co normalnie na moim kanale i tak dalej. Jeśli oglądacie live i filmiki moje, to wiecie mniej więcej, jak to wygląda. Także bez zwłoki już ruszamy dalej. Możecie się kontaktować ze mną na mail modaekokreatywna@gmail.com. Także zapraszam serdecznie, jeśli interesują Was rzeczy z super składami, no to możecie tutaj coś dorwać dzisiaj w super cenach. Oczywiście bardzo Was poproszę o wsparcie mojego kanału w postaci subskrypcji. Jest to niesamowicie ważne dla rozwoju i nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo wspieracie i pomagacie, kiedy przyciśniecie ten przycisk subskrypcji oraz polubienie. Także bardzo Was proszę. Leci. No i słuchajcie, uczesałam się tym razem tak gładko. To jest druga część filmiku wyprzedażowego. Postanowiłam coś zmienić, żeby nie wyglądać identycznie. Kucyk i pokazuję Wam tu, że na sobie mam też gumki, które robię z jedwabiu. To Wam tylko przypominam, w poprzednim filmiku pokazywałam kolory i wzory gumek. Niedostępne są już gumki tylko jedwabno-wiskozowe z aksamitu oraz takie cieniowane różowe. Pozostałe gumki nadal dostępne, możecie do mnie pisać w sprawie gumeczek. Są to gumki, słuchajcie, z odzyskanego jedwabiu. Prawdziwy jedwab, minimum tam jest 93% jedwabiu. Były takie materiały, które miały głównie jedwab z dodatkiem elastanu, ale jest ich duża mniejszość, natomiast wiecie, jak jedwab jest zdrowy dla naszego organizmu, dla skóry, dla włosów. Także nie tylko, że te gumki nie zaciągają włosów, nie wyrywają włosów, ale też wręcz można powiedzieć, że nosząc je pielęgnujemy dodatkowo nasze włosy. Są bardzo delikatne i nawet jeśli nie nosicie gumek na co dzień, to takie gumki właśnie zdrowotne przydadzą się nawet w pielęgnacji, podczas jak upinamy włosy na przykład w łazience czy w kąpieli. Naprawdę super się sprawdzają. Fajnie się sprawdzają też do takich jedwabnych wałków, jak tutaj sobie przytrzymujemy te zawinięte włosy. Super, super, dużo lepsze niż te sztuczne, słuchajcie, które się elektryzują i są po prostu niezdrowe dla nas. Także bardzo Wam serdecznie polecam gumeczki. 35 zł za sztukę, przy zakupie czterech jest po 25 zł. Słuchajcie, zacznę od dzianin tym razem. Przypominam, sweterek z kaszmirem, z takimi szerokimi rękawami. Polecam ten sweterek na rozmiar co najmniej M, bo naprawdę jest dość tutaj szeroki. Ma piękne rękawy i przepiękną kolorystykę i jest w ogóle bardzo, bardzo fajny. Można oczywiście sobie tutaj dorobić jakieś pętelkę, żeby sobie zapinać to jak najbardziej. Pokazuję się Wam tam w tym sweterku, jak to wygląda. Bardzo piękny, ręcznie robiony sweter. Słuchajcie, drugi sweter to jest ten, który mam na sobie. Jest to również sweter w rozmiarze M, naprawdę superowy, zwłaszcza właśnie do jakichś rurek lub leggingsów. Jest to 100% bawełna i zobaczcie, jaki piękny splot ma. Piękny też kolor, taki naturalny, biały. Naprawdę jest w stanie idealnym ten sweter. To tam tutaj Wam pokażę zbliżenie. Właśnie specjalnie się w niego ubrałam, żebyście zobaczyli, jak fajnie nowocześnie można go wystylizować. I jest bardzo, bardzo wygodny. No, same zalety. Natura, nie jest też, jest przyjemny dla ciała, ale nie jest też taki, wiecie, gruby, że się w nim pocimy. Jest to taka właśnie bawełniana bluza w formie takiego bardziej już eleganckiego sweterka. Także polecam Wam, słuchajcie, te swetry będą też przecenione. Na Vinted są trochę droższe. Dzisiaj, jeżeli kupicie, to 70 zł za sweterki. A teraz będą jeszcze większe przeceny. Tutaj mam kamizelkę z Zary w rozmiarze, myślę, że SM najbardziej będzie pasował. Kosztowała ona 65 zł wcześniej w moim sklepiku. Teraz, słuchajcie, za 35 zł taka kamizelka. Ona jest z fajnym składem, tam jest wełna mohair, już Wam powiem dokładnie. Ma bardzo piękny kolor i pokażę Wam zaraz do spódniczki, która jest dla mnie dużo za mała i też ją Wam pokażę. A wręcz, słuchajcie, 42% alpaka, 22% wełna. Reszta akryl. Także naprawdę fajny skład, piękny kolor.
taki jakby szaro-niebieski, gołąbkowy kolor. Naprawdę bardzo, bardzo ładna rzecz. Pokażę Wam też kamizelkę z futra, z króliczka. Ona jest mniej więcej taka na rozmiar SM. Nie musi być tutaj bardzo ściśle zapięta, więc dlatego mówię, że SM. Na L-kę może być już nieco za wąska ta kamizelka, w sensie, że no wiązanie wtedy będzie za daleko od siebie. Będzie to źle wyglądało. Ale patrzcie, w idealnym stanie kamizelka z naturalnego futerka, ale powiem Wam, że można spokojnie udawać, że jest to sztuczne futerko, a takie akcesoria futrzane są teraz bardzo modne i dzisiaj ta kamizelka, słuchajcie, 5 dyszek wyprzedaje ją. Przypominam, przepiękny żakiet w rozmiarze S od marki Jigsaw. Teraz są w ogóle, słuchajcie, trendy już te taliowane żakiety, spokojnie wchodzą. Jeśli ktoś ma trochę niższy wzrost, rozmiar S, to to jest ideał. I słuchajcie, dzisiaj też wyprzedaję go za 60 zł, to naprawdę ten żakiet jest mega skład. Ma 70% wełna, 15% angora, 13% kaszmir. Ma tylko dodatek lycra i no zobaczcie, jaki piękny lawendowy kolor, taki jak wrzosy teraz jesienne. Cudny żakiet, przepiękny. Pokazuję Wam też tutaj żakiet aksamitny. On jest, słuchajcie, od H&M, to jest vintage żakiet w rozmiarze 38, taki właśnie trochę dłuższy, ale taliowany, z eleganckiego aksamitu. Ten żakiecik dzisiaj, słuchajcie, też wyprzedaje po 70 zł. Naturalny aksamit z bawełny, słuchajcie, zobaczcie, są takie duże guziki z masy perłowej na nim. Piękna rzecz. Co będę mogła, to Wam przymierzę, a niektóre rzeczy już zmierzyłam wcześniej, przed nagraniem filmu. Pokażę Wam teraz spódniczki. I mam dużo spódniczek w rozmiarze SM. Tutaj jest... słuchajcie, te spódniczki dzisiaj, wyjątkowo dzisiaj sprzedaję za 30 zł tylko. A niektóre są naprawdę z takich marek i z takich materiałów, że grube pieniążki kosztują w sklepach. Vera Stockholm, spódniczka z wełną w rozmiarze M. Ona jest taka, wiecie co... coś między S a M, ale na mnie jest prawie dobra. Napiszę Wam dokładne wymiary, jeśli będziecie chcieli. Bardzo ładna spódniczka z takim rypsem, taki pieprz z solą, czy też sól z pieprzem. Super modna mini, taka prosta, z grubszego takiego materiału. Ona ma też fajny skład, już Wam powiem. Słuchajcie, 87% wełny ma ta spódniczka, więc naprawdę super składzik. No i taka właśnie klasyczna, będzie wyglądać fajnie do oversize'owego swetra, do, no właściwie do wszystkiego, to jest bardzo uniwersalny krój. Kolejne spódnice. Spódnica ze 100% wełny, vintage, granatowa, w rozmiarze takim XS raczej. Ktoś ma bardzo małą talię, około 65-67 i no taka za kolanko midi, rozkloszowana, piękna wełna granatowa, słuchajcie, naprawdę jest prześliczna ta spódnica, się jeszcze patrzę, tak, na nią. Do paska może być wąskiego, bo ma szlufki. I widzę, że jest no w stanie idealnym. Patrzę jeszcze czasami, bo wiecie, takie spódnice z wełny lubią mole, ale nie widzę tutaj żadnych zupełnie wad. Ma szlufeczki, więc można fajny pasek kontrastowy sobie, czy biały, czy czerwony, czy różowy, taki ostry, fuksjowy, będzie super wyglądał. W międzyczasie sobie popijam herbatkę. Uff, bo pomaga mi to. Spódnica, w której byłam w poprzednim filmiku, który nagrywałam chwilę wcześniej. Rozmiar, słuchajcie, SK, marka WI i też jest przepiękny skład tej spódnicy. Już Wam powiem, to jest taka do kolanka spódnica mniej więcej. Wiskozowa podszewka. Cudny jest kolor tej spódnicy, słuchajcie. Już Wam mówię. 64% wełna, posiada 10% jedwabiu, więc 75% skład jest naturalny z jedwabiem i wełną. No i zobaczcie, to jest taki melanżowy fiolet, też taki właśnie wrzosowy. Piękna spódnica. Oczywiście zobaczycie, właściwie to nie musicie widzieć, bo byłam w poprzednim filmiku, możecie sobie tam zajrzeć, więc może nie będę nosić. Mogłoby być z tego taki komplet, bo to jest ten sam rozmiar i bardzo podobny kolor i też piękny skład. Żakiet i spódnica. No ale słuchajcie, muszę się troszkę pozbywać, bo zamierzam niedługo być zdrowa, kiedy to zostawiam w rękach opatrzności. Mam nadzieję, że wkrótce. No i będę musiała jakieś nowe rzeczy tu sprowadzić, a wiecie, nie mam w tym momencie jeszcze innej placówki. Muszę wszystko trzymać tu, więc
staram się jak największej ilości rzeczy teraz pozbyć. Rozmiar S, ale taki, słuchajcie, bardziej XSS, Mi 60, super, z wełną, spódniczka w pięknych kolorach, to jest taka mini młodzieżowa. Naprawdę ja za tą spódnicę zapłaciłam dużo więcej niż dzisiaj za nią chcę, no ale tak jak mówię, no niestety, czasem trzeba. Słuchajcie, 75% wełny też. Piękna spódniczka i naprawdę jest niewielka, jest krótka, więc na niską osobę, do swetra mega, albo dla nastolaty, do glanów. I to jest naprawdę bardzo super droga firma. Kolejna spódniczka to Marco Polo, super firma. I spódnica jest z wełny, słuchajcie. Piękne kolory i to jest taka większa S-ka trochę. Nie jest to taka malutka XS-ka. I ta spódnica też nie jest bardzo krótka. Naprawdę ładna, piękna kolorystyka, tak jak widzicie tutaj. I ma podszewkę również z wiskozy. Będzie idealna do jesiennych i zimowych stylizacji, właśnie do swetrów. Bardzo trendowy kolor też. Mam spódniczkę też vintage z Zary i ona jest malusieńka. Niby... No jest to XS-ka taka, pas 35, ale jest bardzo krótka i jak widzicie tam w stylówkach na mnie jest dużo za krótka, dlatego mi podchodzi podszewka. Normalnie jak ktoś będzie miał dobry rozmiar, to tutaj nic nie powinno wychodzić, tylko ja mam to zbyt naprężone i ta podszewka po prostu się nie naciąga, a spódnica, ta wełna się naciąga i to jest też super skład. Mohair 64%, dodatkiem jest jeszcze wełna 29% i jakiś tam lekki dodatek tylko nylonu, więc w ogóle super, ale to jest vintage Zara, słuchajcie, patrzcie, jaka stara jeszcze metka. Z takich jasnych swetrów ekstra. Ekstra młodzieżowa spódniczka. A teraz mam coś bardziej dla damy. Vintage spódnica z bardzo dobrej marki. Marka Mondi, 100% wełna. To jest spódniczka w rozmiarze 34-36. Ja w nią wchodzę, ale jest dość na mnie napięta. Ja mam taki rozmiar już biodra bardziej, może wchodzące w M-kę, ale mam bardzo wąski pas, więc się mieszczę w tej spódnicy. No i ona jest taka za kolanko, bardzo elegancka, bardzo piękna wełna. Zobaczcie, w jakim idealnym stanie jest ta wełna. To jest szok. Piękna spódnica, naprawdę przepiękna spódnica. Tu Wam mierzę też do różnych... stylów, między innymi do tej futrzanej kamizelki. Możecie ją zobaczyć. Mega fajna. Naprawdę. Aha, no i ta spódniczka, słuchajcie, też. Tak jak wszystkie mówiłam. Kolejna spódniczka będzie nawet po 20 zł, a to dlatego, że jest jeszcze taka cieńsza trochę. Ona jest z lnu, z liocelu i z wiskozy, więc w ogóle super skład, ale to jest taka L-ka. Klasyczna, wąska spódnica w szarym, takim lekko połyskującym kolorze od Jessica CNA. Taka vintage spódnica. Bardzo prosty krój, ale naprawdę też elegancka do wielu rzeczy. Słuchajcie, takie klasyczne rzeczy naprawdę tworzą czasami najlepszą podstawę garderoby. Do tego możecie dobrać jakiś modowy element typu marynarka z ramionami, modny kardigan, modną kamizelkę jakąś i fajne buty teraz w modnym stylu. I już macie strój ponadczasowy i taka spódnica będzie zawsze modna, bo tego typu spódnice zawsze można wystylizować czymś w modny sposób. Kolejna spódniczka jest też z wełny, Principles Petit, już Wam mówię, pas 33-34, jest ze skosu ona, biodra do 49, 71% wełny, długość 63 cm. Za kolanko spódnica taka dzwonkowa, bardzo ładne kolory, patrzcie jakie śliczne ma wzory i z tyłu jest całkiem szara z czarnym paskiem na dole, jest to taka spódnica w typu sexy. Fajna by była do takich wąskich, nie takich butów jak ja mam na sobie, bo to nie pasuje, ale do takich wąskich jak noga kozaczków i czarnych rajstop, a góra albo tutaj lekko oversize'owa i cropped, albo właśnie jakaś taka zupełnie już obcisły sweterek typu sexy, jak teraz wchodzą do mody te klasyczne kardiganiki takie na przykład z kaszmiru, byłoby pięknie. Słuchajcie, na wyprzedaży też tutaj rzucam sukienkę za dwie dyszki od Desigual. Bardzo fajna, ale XS-ka, malutka, wąska, ale byłaby bardzo fajną sukienką pod na przykład jakiś duży kardigan w wyrazistym kolorze albo czarny. I do kryjących rajstop do bodków. Super rzecz, jako taki spód, który daje trochę takiego ożywienia. Słuchajcie,
spodnie w rozmiarze M. To są, słuchajcie, dzwony, które nie wiem dlaczego nie mają szczęścia, bo dużo osób się nimi interesowało, a finalnie jakoś nikt ich nie kupił, może rozmiarem nie trafił. Jest to M-ka. M-ka, średni stan, ale nie jest to taki niski stan absolutnie. I to są po prostu zamszowe, z naturalnego zamszu, lekko rozszerzające się spodnie u dołu. Takie lekko szersze nogawki dołem, góra jest obcisła. Piękny kolor, taki kaki beżowy, też wyglądałby super do takiego krótkiego, nowoczesnego swetra z fajnym składem. Naprawdę super, idealny stan, czyściutkie te spodnie są, naprawdę jak nowe, nigdy nie noszone praktycznie. I te spodenki dzisiaj, słuchajcie, 60 zł, więc też super okazja. Pokazuję Wam teraz jeszcze sweter, który też będę wyprzedawać za dwie dyszki, bo już bardzo długo jest, a dziwię się, bo ma piękny skład, jest dość duży, bo to jest taki raczej LKXL marki Calico i to jest niezapinany sweter w takim stylu rękodzielniczym, ale nie jest rękodzielniczy, ale ma za to super właśnie bardzo fajny składzik. 35% wiskozy, 20% jedwabiu i 15% angory, reszta stanowi nylon. Ale naprawdę, naprawdę fajny skład, bardzo miękki sweterek w takim czekoladowym brązie melanżowym. O. I ma takie warkocze, ma takie, jakby to powiedzieć, takie nie pomponiki, takie kuleczki jakby zrobione z wełny na sobie. Rękawy takie tego typu rozszerzanego i dół ma też taką jakby falbankę. Bardzo fajna rzecz na przykład do narzucenia sobie, żeby nam było miło, przytulnie i ciepło w domu. Super, naprawdę super. Słuchajcie, jeszcze kilka rzeczy. Żakiet z bardzo fajnym składem, taki dłuższy żakiet, on jest bardzo ciekawy. Przymierzę Wam go nawet na to teraz, co mam na sobie. Jest na mnie za duży ten żakiet, co widać wyraźnie w ramionach szczególnie. Raczej taka L-ka, ale dość wąski ma pas, więc L-ka, ale albo M-ka o wysokim wzroście, wtedy tak. Bardzo ciekawa marynara, słuchajcie, z aksamitem łączona i ma taką joderkę na sobie jakby. Kolor jest taki zimno-brązowy, brązowo-szary, piękna podszewka z aksamitu, Crizia, made in Italy. Był w pralni, bo tu ma jakieś przyczepione jeszcze z pralni rzeczy i to jest naprawdę super skład. Według mnie to jest wiskoza z wełną. Jeszcze ma zaszyte w ogóle też kieszenie, nieodprute. Ta marynarka, która teraz była pokazana, 50 zł, natomiast tu mam kamizelkę nową z metką. Ona była wyceniona na 80, dzisiaj też będzie po 50. Jest to L-ka, pachy 49. L-ka, M-ka, L-ka powiedzmy, tak? Ale wiecie, to są pachy w kamizelce, więc to trochę ciężko zmierzyć. Na pewno na M-kę będzie na 100% dobre. Pas 46. Bardzo fajna kamizelka, teraz modne kamizelki, idealnie by pasowała właśnie do stylizacji takich z marynarkami, z klasyczną spódnicą, ze spodniami. Super rzecz. Kolejna rzecz jest przepiękna i to jest rozmiar aż 18, naprawdę spora L-ka, L-ka XL, 2XL nawet. Marynarka od Anna Klein's, taka wizytowa. Patrzcie, jakie ma piękne rękawy i ona ma takie róże ze złotym jakby na sobie. No tego Wam nie przymierzę, bo to nie ma żadnego sensu. Ona ma zamek w ogóle, więc ciekawa, taka kurtko-marynarka. I ta marynarka, słuchajcie, jest na pewno wełniana z dodatkiem metaliki. Bo tu widać, że są włókna metaliczne, to jest bardzo dobra marka. No i czuć w ręku, że jest wełną, więc świetna, naprawdę fajna rzecz, taka typu bardziej eleganckiego, wieczorowego, ale można właśnie przełamać jakiś bardziej nowoczesny styl taką marynarką. Spodnie na przykład i do tego ta marynara. Ekstra będzie wyglądać. Pokazuję Wam teraz bluzę z Zara Man, ale można ją nosić po prostu jako taką kurtkę jesienną. To jest pikowana, bawełniana bluza, która będzie dobra na rozmiary SM. Ja mam za długi sweter, ale Wam pokażę, jak to wygląda. Myślę, że tak, że SKMK. Bardzo ciekawa rzecz jako taka kurto-bluza. Ma piękny deseń, taki właśnie trochę jakby szkocka krata. Jak widzicie, no do takiego swetra się nie nadaje, ale do jeansów granatowych, do jakiegoś na przykład czerwonego sweterka albo zielonego i do tego ta marynarka, kurtko-bluza, świetna bluza, słuchajcie, dzisiaj 3 dychy ta bluza wyprzedaje, superowa kurtka oversize i ona jest dość taka spora, chociaż
ciężko powiedzieć. Tutaj jest 42 napisane. Bardzo fajna katana z dżinsu, lekko. Tutaj nie ma ocieplenia, tu jest tylko podszewka, ale... Aha, tutaj dotknęłam, jest jakby ocieplana, ale to są poduszki po prostu. Naprawdę świetna bluza, idealna na jesień. Tutaj ma bardzo fajny haft z kaczuszką, jest taka właśnie w stylu vintage, ale krój ma bardzo nowoczesny, taki zobaczcie. Jakbym miała krótszy ten sweter trochę, o, widzicie, to by było lepiej. Mega fajna kurteczka. Ta kurteczka, słuchajcie, 5 dyszek tylko, więc z bólem serca, bo nawet, powiem wam, że nawet ja bym w niej chodziła. Trochę jest duża, trochę. Nie jakaś bardzo duża, ale jest naprawdę świetna. Przyznajcie, że i połączenie kolorów, i ten jeans. W ogóle cały design jest bardzo fajny, taki nowoczesny, właśnie pudełkowy. Kochani, i zostały buty. Mam kilka par butów do pokazania wam z wyprzedaży. Tutaj macie buty w rozmiarze 37,5. Kozaki czerwone, skóra, piękne vintage kozaczki. Patrzcie, jakie ładne. I są jak nowe. To są takie kozaczki przed kolano typowo. Naprawdę super. Na mnie są nieco luźne, więc wiem, że są to troszkę większe niż 37 buty. Pewnie zależy od stopy, ale ja mam 37 typowe. I trochę lecą ze mnie te butki lekko, więc myślę, że to będzie raczej takie 37,5. Nie wiem, czy tutaj nie było 38, no nie, tu jest 37, ale naprawdę jest to taka lekko większa 37. Patrzcie, jaki piękny jest ten czerwony kolor. No mega super, nie są ocieplane, ale są to takie typowo z grubej skóry kozaki, więc można grubsze skarpety i nosić w dzisiejszych, przy dzisiejszych zimach spokojnie, również i w zimie. Płaski obcas, właściwie tutaj jest obcasik taki 1,5-2 cm, więc nie są całkiem płaskie. Słuchajcie, butki będą po 50 zł wszystkie, czyli praktycznie połowę ceny tego, co były wystawione. Tutaj są nowe buty, rozmiar 39, nieocieplane, ale z zamszu naturalnego, bordowe i tu jest dosyć wysoki obcas, około 9, może nawet 10 cm. Gdzieś miałam metkę, ale mi odpadło oczywiście. W każdym razie rozmiar 39, tu widać, że są nowe. Skóra naturalna, słuchajcie, bardzo ładne botki. Pokazuję wam teraz 38 botki kowbojki. Wyglądają w ten sposób. Naprawdę fajne buty, słuchajcie. Mają tutaj takie ozdoby, które schodzą na obcas. Skóra naturalna, oczywiście bardzo dobry stan. Ja bym tutaj może fleczki wymieniła, ale to wiadomo, no jak się chodzi, no to były trochę tam noszone, no to fleczki są takie przytarte. Pewnie trzeba by je wymienić. Wszystko w środku też jest skórzane, słuchajcie. Nie ma tam żadnych sztucznych podszewek, bo ja teraz takich butów nie kupuję już, które mają w środku sztuczne. Bardzo piękne kowbojki, 5 dych, słuchajcie. I jeszcze buciki, słuchajcie, od Marcel Faber, włoskie. Wszystko skóra, natomiast wszystko skóra w środku. Tutaj jest materiał granatowy. Lakierowany obcas i lakierowany taki mikro, jakby tutaj koturnik. Mikroplatforma, bardzo elegancki krój butów, nowiutkie buty, serio, przepiękne. Gdzie tutaj może raz były noszone, ktoś tutaj ten, ale zobaczcie, nawet tutaj są niezużyte, środek jest idealny po prostu. Także te buciki, słuchajcie, za 50 zł też udostępniam. Jeszcze wam pokażę butki nowe, 38 od Jones, wszystko skóra, słuchajcie. Patrzcie, jaka jakość buta w ogóle. Piękne, modne teraz obcasy, około 6 cm. Natomiast wymień czasem fleczki, bo fleczki były widocznie z takiego materiału, który się, nawet jak się nie nosiło, to się po jakimś czasie wykruszył. Niestety niektóre firmy robiły z takich rodzajów sztucznych tworzyw, które się rozpadają po prostu. No i trzeba sobie wymienić fleczki, więc cena też superowa, też 50 zł za nowe buty. No i perełka na koniec, którą naprawiłam, bo nie miały fleczków te buty. Stuart Waldsman, więc super markowe buty, bardzo droga firma, zobaczcie, jaki super stan. I one są w rozmiarze 37. Może i bym sobie zostawiła, ale mam tak dużo tego typu butów wyjściowych, w których mało chodzę, że wolę je komuś udostępnić. Super firma, słuchajcie. Trzeba grube pieniądze dać za te buty. Grubo ponad 1000. Zobaczcie, jaki super stan.
mają tutaj takie brylanciki i nabijane złote ćwieki. I one są jakby w taką panterkę. Oczywiście w środku, nie trzeba mówić, że w środku i na zewnątrz skóra, wszystko super elegancko. I ten obcasik jest mały, on jest około, słuchajcie, 5 cm. Niewielkie obcasiki, no przepiękne buty, bardzo oryginalne. No i słuchajcie, to tyle na dzisiejszą wyprzedaż. W przyszłym tygodniu planuję live'a około piątku. No i oczywiście jakiś filmik stylizacyjny już przygotowuje się, więc czekajcie, będzie coś, myślę, że będzie coś ciekawego i przy okazji może już jakieś pojawią się nowości. Zobaczymy, jak to będzie, bo no nie mogę już teraz mówić, bo już tak długo jestem chora, że być może jeszcze będę musiała po prostu siedzieć i czekać, aż będzie lepiej z moim układem oddechowym ogólnie. Kochani, pozdrawiam Was teraz bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam.